Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Studiować będziemy na temat ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w oparciu o Ewangelię Łukasza. W dzisiejszym studium biorą udział Ania, Maksymilian, Stanisław, a ja mam na imię Władysław. Pragniemy pomodlić się, prosić o Boże prowadzenie. Do modlitwy zapraszam Anię. Ukochany Ojcze Niebieski, w chwili, kiedy będziemy otwierać natchnione Twoje Słowo, prosimy o błogosławieństwo, o obecność Ducha Świętego, ażeby prawdy, które tak bardzo nam potrzebne, były nie tylko chwilą dzisiejszego spotkania, ale towarzyszyły w naszym życiu przez cały czas. Zapraszamy Ciebie, bądź pośród nas, bądź również z tymi, którzy oglądają nas. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Przede wszystkim podstawowe, najważniejsze pytanie. Jaki był cel przybycia Jezusa Chrystusa na ziemię? Przede wszystkim wypełnienie planu odkupienia ludzkości, który został przygotowany na wypadek przed założeniem świata. Ewangelia Łukasza w 24 rozdziale i w 7 wierszu mówi w ten sposób, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać. Czyli jest to cel przyjścia Jezusa na świat. Tak jest. Proszę bardzo, Stanisławie, ja bym jeszcze dodał, że to jest taka specjalna misja ratunkowa dla człowieka, żeby nie musiał być unicestwiony. Bóg nas tak kochał i stworzył nas z miłości i chce, żebyśmy żyli wiecznie, tak jak było zaplanowane. A ponieważ nie byliśmy mu posłuszni, bardziej zaufaliśmy komuś innemu niż niemu, potrzebowaliśmy ratunku. Tak. No, czyli jest podkreślone, że nie byliśmy posłuszni, zerwaliśmy łączność z Bogiem, a człowiek, będąc stworzony, nie otrzymał kwalifikacji do życia niezależnego od Boga. I kiedyś gdzieś w jakimś miejscu to się stało. Gdzie to się stało? Że człowiek zerwał łączność z Bogiem. Uznał, że Bóg mu nie jest potrzebny. No tam, gdzie człowiek stworzył go i umieścił. To znaczy w tym pięknym ogrodzie, który zwał się Edenem, prawda? Tak. I to w takich sytuacji, okolicznościach, gdzie wydawałoby się, że nic człowiekowi nie powinno brakować i tym bardziej nie powinien stracić zaufania do tego, który go tu umieścił, prawda? Tak. A jednak ten, który się wcześniej zbuntował w niebie, no jednak zdołał uczynić to odstępstwo nawet poprzez odpowiednie użycie słów, ambicje, które mówiły, jak chcesz być taki jak Bóg, no to nie bój się, prawda? Tak. Bo Bóg w tej sytuacji chce, żebyś takim nie był. I dlatego ci zabronił niby, ale to nie jest prawda. Oczywiście, tak. Proszę Adamowi bardzo. I Ewie nie brakowało nic. I to jest właśnie brak czujności w tym momencie. Jeżeli wszystko mamy, zaczynamy bardziej polegać na sobie. Tak. Dlatego wcześniej się uczyliśmy, że dobrze jest być biednym. Wydawało się tym naszym pierwszym rodzicom, czy mieli wszystko, jak słusznie zostało podkreślone, czy nie da się jeszcze coś więcej osiągnąć. A przede wszystkim, czy to za podszeptem szatana, czy naprawdę to Bóg im jest potrzebny. Czy oni sami nie mogą tej misji albo tej roli jako Bóg wypełniać w swoim życiu. No i uwierzyli w to,
zerwali łączność. No a konsekwencją tego, tej zerwanej łączności jest co? Śmierć wieczna. Śmierć, tak jest. Ja nieraz to tak przyrównuję, że tak jak poczęte dziecko nie ma kwalifikacji do życia niezależnego od matki. Poczęte dziecko, jak się już urodzi, to już tam coś można czynić. Człowiek z natury nie otrzymał kwalifikacji do życia niezależnego od Boga. Mógł żyć wiecznie, być szczęśliwy pod warunkiem stałej łączności z Bogiem. I tak jak słusznie zostało podkreślone, człowiek zrywa tą łączność z Bogiem. I żeby z powrotem człowieka, tą parę ludzką przywrócić do tego pierwotnego stanu, gdy czytamy Biblię, to w innym ogrodzie coś się stało. W jakim ogrodzie, gdzie i co tam się stało? Mianowicie w okolicy Jerozolimy został nasadzony ogród, który był pielęgnowany przez ludzi, który był takim miejscem na pewno spacerów, miejscem spotkań w przyrodzie. Jako że w Palestynie przyroda generalnie jest bardzo uboga, więc taki ogród był idealny. No i właśnie w tę noc, która poprzedzała święto Paschy, Jezus zaprosił swoich uczniów, żeby poszli właśnie do tego ogrodu się modlić. Tak. Żeby tam nawiązać łączność z Wszechmogącym. Tak. Co tam faktycznie miało się stać w tym ogrodzie? Proszę bardzo. No, można powiedzieć, że tam rzeczywiście odbył się krwawy bój w całym tego słowa znaczeniu między szatanem a Chrystusem. Ponieważ szatan chciał, żeby Chrystus nie wykonał tej misji. Nie odkupił i nie zapłacił to, za co człowiek powinien zapłacić, prawda? Czyli po prostu nie oddać życia wiecznego za nas, tylko po prostu zostawić to w sprawie człowieka, a wtedy człowiek by zginął. Mhm, tak. No i co tam? Proszę bardzo, co tam się stało? Ja jeszcze chciałam powiedzieć, dołączyć może do tej wypowiedzi Maksymiliana o modlitwie, że ta modlitwa miała być tutaj takim źródłem energii, bo każdy z nas potrzebuje takiej dawki utrzymującej nas przy życiu duchowym. I Jezus wiedział, że to jest potrzebne zarówno Jemu, jak i również jest to potrzebne uczniom. Tak. Ale jednak, pytałeś, co się dalej stało. Został pojmany, wydany przez jednego z tych, których powołał do swojej służby 12 apostołów, czyli przez Judasza. Tak jest, bardzo dobrze. O czym tam musiał Jezus Chrystus zadecydować w ogrodzie Getsemane? Bo faktycznie tam się wszystko dokonało, a później na Golgocie to już były konsekwencje podjęcia tej decyzji. O czym musiał Chrystus zadecydować? On zdawał sobie sprawę, że zostanie wydany. W momencie, gdy zostanie wydany, nie będzie miał już szans albo możliwości takich, aby bezkarnie ujść. Mhm. Czyli tak jak więzień ucieka z konwoju albo więzień ucieka z aresztu, tak Jezus nie mógł tego zrobić, bo inaczej spełniłby wolę przeciwnika swojego, szatana. Tak. I to jest właśnie to, że jak człowiek sobie zdaje sprawę, jak ważny egzamin stoi przed nim, to zgodnie z sposobem tego, jak on jest zbudowany, jak zbudowana jest ta psychika, to największy stres jest nie w momencie, gdy się już zacznie ten egzamin, ale jak człowiek się do tego egzaminu przygotowuje, to jest największy stres. A w momencie, jak się już zacznie, to już się to potem toczy. Tak. I dlatego też Jezus przeżywał ogromny stres psychiczny właśnie, zdając sobie sprawę, że jego człowieczeństwo, jakiekolwiek by nie było, nie jest wystarczająco silne, aby pozostać wiernym. Liczył na szczególne wsparcie Ojca Niebieskiego. Tak.
Jeszcze jedno tu chciałbym podkreślić, chociaż to już częściowo było, o czym musiał zadecydować tam w ogrodzie Getsemane. No, kulminacją jego misji było oddanie życia za nas, prawda? Szkoda. I wiedział, że to będzie związane z cierpieniami i tak dalej, ale gdyby zrezygnował, wtedy niestety misja byłaby stracona. A dlaczego musiał zadecydować o śmierci? Co musiał wziąć na swoje barki? Bo karą za grzech jest śmierć. Tak, tak jest. No i Jezus Chrystus przyjął grzechy całego świata. I jako grzesznik był potraktowany, a przede wszystkim wtedy to nie była gra, to była rzeczywistość. I dlatego Ojciec odwrócił oblicze swoje od Niego jako od grzesznika, bo to nie, że będziemy udawać i tak dalej. On naprawdę wziął na swoje barki grzechy całego świata. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że ktoś jest zadłużony, a ktoś przyjdzie, wiesz co, przepisz to na moje konto. I kto ponosi konsekwencje? Nie ten, który zaciągnął, tylko ponosi konsekwencje ten, który sobie pozwolił te wszystkie długi wziąć na swoje barki. Chrystus sobie pozwolił, musiał się zgodzić i zgodził się, aby wszystkie grzechy wziąć na swoje barki i potraktowany być jako grzesznik. Tak. Króciutko jeszcze. Tragedią jest całej ludzkości to, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie to jest konsekwencje, przynosi z sobą grzech i tak łatwo nam jest grzeszyć, prawda? No niestety. I dlatego ta lekcja jest tak ważna, żeby popatrzeć, ile Chrystus musiał płacić. Nieraz się mówi, że zbawienie jest za darmo dla nas. Tak, dla nas zbawienie jest za darmo, ale za nasze zbawienie została zapłacona najwyższa cena, jaką można było w wszechświecie zapłacić, cena życia Boga, Stwórcy, Syna Bożego. I o tym nie wolno nam zapomnieć, bo inaczej, no, tak lekko będziemy podchodzić sobie do grzechu. Kim się szatan posłużył? Już to częściowo było wspomniane. Kim się posłużył szatan, aby, no, Chrystusa doprowadzić do tego, do śmierci i do tych wszystkich konsekwencji. Słowo Boże, Ewangelia Łukasza nam to ładnie przedstawia. Kim? Na tym tragedia polega. Posłużył się jego swoim uczniem. Tak. I to jeszcze... Tak? Judaszem, który przecież należał do 12, chodził z Jezusem, uczestniczył we wszystkich tych wydarzeniach, cudach i różnych zdarzenia, które pokazywały wielką misję mistrza. Zgoda. I to tym najzdolniejszym swoim uczniem. A dlaczego ten zdolny uczeń, który mógł ogromną rolę odegrać, dlaczego no, zgodził się na tak haniebny czyn? Judasz miał chyba swój plan działania. Mhm. I uważał, że jego plan jest najlepszy i on musi być zrealizowany. No, Chrystus nie będzie w stanie sam to zrobić, on mu pomoże. Widział przecież cuda, które czynił. W tym planie znalazł też dla siebie miejsce, a więc zabrakło mu duchowości, a myślał po prostu po ludzku. Po ludzku, tak. Chciwość i ambicje, mnie się wydaje. To były główne te rzeczy, które właśnie to sprawiły, że Judasz to uczynił. Tak jak ambicją było w Edenie Ewa, chciała być taka jak Bóg, prawda? I ten moment ją zaślepił i uczyniła to, co uczyniła. Dla mnie osobiście postawa Judasza jest taka, jakby można powiedzieć, że jeden i drugi. Ewa była i Adam w obecności Boga żyli i Judasz też żył w obecności Boga, bo Chrystus był jednocześnie Bogiem, nie tylko Synem Człowieczym, prawda? I jest, okazuje się, że czy to przed upadkiem, czy jak byliśmy jeszcze doskonali, czy po upadku, okazuje się, że jeżeli odłączamy się od Boga, to niestety robimy głupstwa. I nie możemy, dzisiaj mówią, że kiedyś było, Adamu nie powinien tego zrobić, bo on był doskonały. Ale te przykłady dwóch ludzi, tego właśnie Adama i Judasza mówią, że to nie sprawa jest doskonałości. To jest sprawa po prostu podporządkowania się Bogu, zrozumienia, że on jest jedynym źródłem życia i okazania mu posłuszeństwa. Tak. I po tej decyzji Jezusa Chrystusa,
to, co tak obszernie w Ewangelii Łukasza jest opisane. No, Jezus był prowadzony. No i tam wszyscy zebrani, ówczesne władze, nawet te religijne, musiały zadecydować. Albo za, albo przeciw. No i jak zadecydował? Na przykład ta Najwyższa Rada Sanhedryn. Jak zadecydował? Dla Sanhedrynu Jezus był jakimś konkurentem. Przede wszystkim konkurentem o sumienia mieszkańców Jerozolimy i okolic, Izraelitów. I ich zdaniem zaczął rósć jego autorytet i obawiali się, że pociągnie za sobą masy, które się obrócą przeciwko nim, przeciwko porządkowi społecznemu, który pilnowali. A tak naprawdę Jezus nie miał w ogóle takiego planu. Nie był żadnym zagrożeniem dla Sanhedrynu jako najwyższej rady politycznej Izraelitów. No ale oni to tak rozpatrywali i uważali, że trzeba go zlikwidować. Tak, trzeba go zlikwidować. Jeden okrzyk, ukrzyżuj go. No ale on był zagrożeniem jednak, bo oni, ich ambicje były takie, żeby oni chcieli rządzić i utrzymywać tą władzę, a nagle objawia się człowiek, który ma jakby predyspozycję do tego i za nim dążą tłumy. I dlatego po prostu z tego powodu znów przez te niezdrowe ambicje doprowadzili do śmierci Jezusa Chrystusa. No, ale... Obawa była, że utracą to, co mają. Proszę bardzo, Ania. Tak, ale Chrystus chciał założyć Królestwo Niebieskie, a nie to ziemskie. Więc gdyby rozumieli misję przyjścia Chrystusa, to nie widzieliby tego zagrożenia. Tak, ale tu przede wszystkim jedno musimy podkreślić, że Żydzi wtedy, znajdujący się pod okupacją rzymską, nie mieli prawa wydawać wyroków śmierci i dlatego udali się do tego, który jedynie mógł zadecydować z żądaniem ukrzyżuj go. I z taką propozycją przyszli do kogo i dlaczego? Do Piłata. Do Piłata przyszli, tak jest. Prokurator rzymski. Jedynie on mógł zadecydować o śmierci. I jak Piłat przysłuchał się, posłuchał Chrystusa, przypatrzył mu sam, to jakie oświadczenie wydał? Że jest niewinny, on w nim nie widzi nic złego. No, niewinny. Nic złego w nim nie znajduje, tak jest. No, a wtedy to jest Żydzi, tylko, proszę bardzo. To jest dlatego, że Piłat i pozostali władcy, którzy byli na tamtym terenie, nie mieli żadnych sprawozdań od swoich służb specjalnych, które zawsze są w każdym państwie, w każdej organizacji, żeby Jezus przygotowywał jakąś rewolucję zbrojną. A w tamtym czasie nie było żadnych rewolucji społecznych, politycznych, ale zbrojne. Czyli przygotowanie do jakiegoś obalenia, jakiejś władzy. A Jezus niczego takiego nie przygotowywał. Ani nie miał za sobą ludzi, którzy by ćwiczyli się do jakichś pojedynków i tak dalej. W związku z tym dla władzy rzymskiej on nie był żadnym zagrożeniem. Natomiast Sanhedryn, nauczeni w piśmie, popadli w samozwiedzenie. Taki użyty jest tutaj termin, samozwiedzenie. Czyli człowiek jakąś teorię sobie tworzy i potem zaczyna ją wierzyć, w nią wierzyć i zaczyna według tej teorii działać, która prowadzi do fatalnych skutków, nie mając na to żadnych podstaw racjonalnych. Tak. I dlatego też, jak Sanhedryn, tak i inni, i taki Judasz byli zwiedzeni tym, że Jezus ma jakiś plan polityczny, a żadnego politycznego planu nie miał. Oczywiście, to przede wszystkim Piłat dobrze rozumiał. On miał na pewno dobrych takich obserwatorów tajnych i jawnych i widział, że Jezus Chrystus wcale takich zamiarów nie ma. Moglibyśmy mnóstwo tu przykładów dać. I dlatego też Żydzi w końcu, żeby wprost Piłata zmusić do wydania wyroku śmierci, no jakim argumentem się posłużyli? Skoro z Galilejczykiem, to Heroda go wysłać. Tak.
uniknąć chciał tego, żeby niewinnego wydać. Oni wtedy oskarżali go. No, ale to jesteś nieprzyjacielem cesarza. To było straszne, dziwne. No i odesłał do Heroda. A Herod był wtedy w Jerozolimie. No i czego spodziewał się? Spektakularnych Herod. Cudów. Spektakularnych cudów się spodziewał, tak jest. No, Herod... A jak się zachował Chrystus? Bardzo ciekawe, że Herod, przyjmując Jezusa, zachowywał się jak widz, który czeka, żeby aktor wygłosił swoją mowę, w jakiejś sztuce wziął udział. A Jezus nie traktował Heroda jako dobrego widza, ani też otaczające go grono i miejsce jako dobry teatr. W związku z tym nie zajął głosu, no bo inaczej spełniłby jakieś ich życzenia pod tym względem, a wcale oni nie życzyli sobie, żeby poznać to, co Jezus nauczył, jaka jest prawda, jakie jego zasady wiary, przekonania, ale oni byli zainteresowani, żeby zobaczyć jakiś hokus pokus, tak? Mhm, tak. A Jezus Chrystus wiedział, że te wszystkie oskarżenia to są fałszywe i że oni też wiedzą o tym, że on jest niewinny i Piłat i wszyscy inni, i dlatego milczał. I dlatego uważał, że nie ma sensu się bronić. Ja myślę, że teraz też tak często zdarza się, że będąc oskarżonym, uważamy, że prawda się sama obroni. Jeżeli nie w tej chwili, to za jakiś czas. Mhm. Więc warto przyjąć tą metodę Chrystusa. Nie wykazywać swojej niewinności i w ten tak. sposób będziemy niewinni. Tak. I tak jak Ewangelie opisują, Piłat uznał, że jest niewinny, umył ręce, podpisał wyrok, no i zaczęło się. Chrystus został zaprowadzony na wzgórze Golgoty, i żeby go jeszcze bardziej pognębić, oczywiście tam napis był, który miał i przy okazji Żydów pognębić, a razem był ukrzyżowany. No z kim, żeby wykazać, że to jest... Z dwoma złoczyńcami. I dlatego jest, było wcześniej powiedziane, że do złoczyńców go zaliczono, prawda? Tak, to było proroctwo było, które... Mówiło. Ale te przykłady świadczą o tym, że nie ma postawy neutralnej dla człowieka. Musi wybrać, albo będzie z Bogiem, czy z Chrystusem, albo przeciwko Niemu, prawda? Mhm. I te wszystkie rzeczy, które właśnie są tu opisane, świadczą o tym, że tak, Sanhedryn nie uznał Chrystusa, ponieważ nie uznał go za Syna Bożego przede wszystkim. Gdyby go uznał, nie byłoby problemu, prawda? Inne tak samo świadczą, dopiero i tak samo ten ostatnie, dwóch złoczyńców było. Jeden go uznał, a drugi go nie uznał. I kochani, widzimy, że jak czytamy w tej Ewangelii Mateusza 12, chyba 30 czy coś, to tam jest napisane, że kto nie jest ze mną, ten jest przeciwko mnie. Tak. Czyli widzimy, że musimy podjąć decyzję, czy uznajemy Chrystusa, czy nie uznajemy. Bo nie ma innej postawy, nie tak. ma innej alternatywy. Nie ma neutralnej postawy, takiej pośredniej, albo po jednej stronie, albo po drugiej. Ja tu nieraz w tym momencie cytuję słowa Dantego Alighieri, który powiedział, że najgorsze miejsce w piekle będzie dla tych, którzy w momentach przełomów moralnych zachowują pozycję neutralną. Biblia o takim piekle nie mówi, ale... Podkreślił to, nie ma pozycji neutralnej. Jest to najgorsza pozycja, jaką możemy no niestety zająć. No a jaka była reakcja jeszcze tych złoczyńców? Ja chciałbym jeszcze dodać pewną istotną informację. Mianowicie do wykonania kary śmierci przygotowane było trzech więźniów. Niekoniecznie miała ta egzekucja odbyć się w dniu Paschy, bo to nie było odpowiednie święto nawet do uczynienia czegoś takiego. I wśród nich był Barabasz, który, jak się przypuszcza, należał do partii Zelotów, czyli takiej części społeczeństwa żydowskiego, które uważało, że należy środkami zbrojnymi, czyli rewolucją przy pomocy broni, nękać okupantów i doprowadzić do wyzwolenia
narodu izraelskiego spod okupacji rzymskiej. I Barabasz był przygotowany do tego, aby ponieść karę zgodnie z prawem rzymskim. Natomiast tych dwóch kryminalistów, bo to trzeba tak nazwać, tych dwóch kryminalistów prawdopodobnie były to osoby, które były jakimiś notorycznymi przestępcami i wydano na nich wyrok śmierci. Oni czekali na dzień, kolejkę do egzekucji. No i ciekawą rzeczą jest to, że to Żydzi zmusili władzę rzymską, aby ten wyrok śmierci zrealizowano w święto. Tak. Co moim zdaniem było zaprzeczeniem tej świątecznego charakteru tego dnia. No co ja chcę, ale w tym dniu wykonywać takie publiczne wyroki, no to się chyba nie godziło w ogóle. Zgoda. A więc Jezus Chrystus umiera, jeden z złoczyńców szydzi z Niego, a drugi oświadcza. Zobaczył w Nim kogo? No, Syna Bożego. Syna Bożego, baranka, który miał przyjść i umrzeć, i dlatego zwraca się, gdy przyjdziesz do królestwa. Przypomnij, jeżeli ty umierasz za grzechy, to znaczy, że umierasz również za moje grzechy. I dlatego, jeżeli umierasz za moje grzechy, płacisz za te moje grzechy, to przypomnij sobie kiedyś mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Na ten temat moglibyśmy wiele jeszcze mówić. Ale popatrzmy. No i w końcu Jezus Chrystus umiera na krzyżu Golgoty. I tam jest powiedziane, że po śmierci, gdy włożono został do grobu, były pewnie niewiasty, które przygotowały, aby go namaścić, aby go tam w grobie jakoś zabezpieczyć. Tak jest. I nakupiły wonnych maści, ale nie dopełniły tej czynności. Dlaczego nie dopełniły tej czynności? Zabrakło czasu, nastawał sabat. A dlaczego? Właśnie, zabrakło czasu. Nastawał sabat, który według Biblii rozpoczyna się od wieczora do wieczora, od zachodu słońca. I brakło czasu. Odłożyły to, tak jak jest pięknie w Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale, potem jeszcze raz w 24 jest to kontynuowane. W sabat odpoczyły według zwyczaju, według przykazania Bożego. Było to ich zwyczajem, a przede wszystkim według przykazania. I tam były niewiasty, bogobojne niewiasty. I czytamy, że odłożyły to. I pierwszego dnia tygodnia, wiadomo jaki jest pierwszy dzień tygodnia, nie trzeba oczywiście podkreślić, poszły, aby dopełnić tych czynności, które sabat, możemy powiedzieć, przerwał odpoczynek sobotni. No i gdy przyszły tam do grobu, no to co zastały? Pusty grób. Pusty grób. Odsłonięty kamień. Złożone prześcieradła. Wszystko ładnie złożone. I anioła jeszcze. Tak, porządek. I to właśnie chciałem. I anioła, który co do nich powiedział? Dlaczego szukacie tego, który zmartwychwstał? No, żywego między umarłymi. Dlaczego szukacie? Przecież on zmartwychwstał. Tutaj możemy powiedzieć, jak to Jezus Chrystus tyle razy nie mówił o tym, że pójdzie do Jerozolimy, umrze i następnie będzie złożony do grobu. W sabat będzie, jak było podkreślone, będzie odpoczywał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Przecież on to cały czas podkreślał. Ale to do umysłu nawet uczniów wtedy w pełni nie wchodziło, nie rozumieli tego. On to mówił bezpośrednio, a jednocześnie podkreślał również symbolicznie, przyrównując siebie do świątyni, do Jonasza, który był 3 dni w rybie, prawda? Czyli po prostu znając te rzeczy, oni powinni bardzo łatwo kojarzyć te sprawy. Tak. Czyli Chrystus zmartwychwstał. I pierwsza niewiasta go tam zobaczyła, że jest pusty grób. Tak, pusty grób. I pobiegła szybko do uczniów,
bo Chrystus później dał się jej poznać i powiedział: idź, powiedz Piotrowi, Szymonowi, no, że zmartwychwstałem. Pierwsza ewangelistka Maria była, prawda? Można tak powiedzieć, tej dobrej nowiny, kulminacyjnej w zasadzie, bo gdyby Chrystus umarł i nie zmartwychwstał, no po prostu też to nie byłoby wykonanie tego wszystkiego, co należałoby, prawda? Tak. Tak zawsze się dziwię, dlaczego ci dzielni apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa nie byli tymi pierwszymi, nie byli tymi, którzy nie mogli przeżyć tej śmierci Jezusa Chrystusa i pierwszy dzień tygodnia poszli tam do grobu, aby normalne, codzienne czynności tam dokonać. Także Jezus Chrystus zmartwychwstał. I następnie, gdy apostołowie kazali, to co było treścią tych kazań? Możemy tu mnóstwo tekstów z dzieł apostolskich, z pierwszego rozdziału, drugiego rozdziału, trzeciego rozdziału i w dalszych rozdziałach. Co było treścią kazania od tego momentu? No właśnie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A tak, szczególnie chyba to jest istotne, co napisał Paweł w liście do Koryntian, 15 rozdział, 14 wiersz. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Tak. Czyli jest. To jest podsumowanie tego wszystkiego jakby, prawda? Że w zasadzie bez zmartwychwstania Chrystusa nasza wiara i wszystko jest bez sensu. Tak. Główną treścią kazań już wtedy, zaraz po śmierci Chrystusa, do dnia dzisiejszego jest, że przyszedł ktoś, Bóg przyszedł, stał się człowiekiem i umarł, zapłacił cenę za zbawienie, żebyśmy my na zawsze nie musieli umierać. To jest pierwsza rzecz, jaką była podkreślana. To znaczy śmierć Jezusa Chrystusa, tego odkupiciela naszego. I druga rzecz, to co było podkreślone, również to, że On zmartwychwstał. I przez to jaka nadzieja również dla nas. Jeżeli uwierzymy w to wszystko, przyjmiemy Jego ofiarę, no to chociażbyśmy... Czyli zmartwychwstanie Chrystusa jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Tak, jest gwarancja naszego zmartwychwstania. Tak, bez tego byśmy nie mieli żadnej nadziei. Tak. Jeżeli przez wiarę przyjmiemy Jego śmierć, że On umarł za mnie i że zmartwychwstał, no to to, co już było czytane, co było podkreślone, a mianowicie ta wspaniała myśl, że również i dla nas jest nadzieja, jest zmartwychwstanie. Dzięki śmierci Chrystusa i dzięki Jego zmartwychwstaniu. Tak. To zmartwychwstanie jest potrzebne nam dzisiaj tak samo, jak było kiedyś potrzebne, ponieważ cały czas potrzebujemy pośrednika. Tak. Kiedyś Bóg ustanowił człowieka, dzisiaj tym pośrednikiem jest Jezus Chrystus, spełniając tą samą funkcję i rolę, co kapłani tu na ziemi, teraz w niebie, tylko w tej niebiańskiej świątyni. Prawda? Tak. Tam możemy się zwracać, tam jest ten boski konfesjonał, jeżeli tak możemy tak, powiedzieć. Żeby wyznawać nasze... Tam i tam możemy wyznawać, bo przebaczać grzechy może tylko ten, który za te grzechy... Zapłacił. Zapłacił, oczywiście. Nie może nikt inny mi przebaczyć, tylko ten, który zapłacił za te wszystkie grzechy. I on może przebaczyć. I również, jeżeli przebaczy, jeżeli przez wiarę to wszystko przyjmiemy, nawet chociażbyśmy umarli, no to żyć mamy będziemy. Nadzieję życia wiecznego, tak jak to w tym pięknym tekście było podkreślone. No jeszcze warto pomyśleć o jednym. Dlaczego Żydzi jakoś tak nie przyjęli Jezusa Chrystusa? Dlaczego nie przyjęli? Bo myśmy spodziewali się czego? Jak ci dwaj uczniowie, znaczy nie z tych 12, ale jacyś inni jeszcze uczniowie szli, no to powiedzieli. Wyzwolili Izraela. No tak. Prawda? A nie. No, myśmy myśleli, myśmy spodziewali się, to jest napisane w Ewangelii Łukasza, 24 rozdziale, tam od 13 po 49 warto. Myśmy myśleli, że On odkupi Izraela. Tak. I nie byli świadomi tego, że ten, który się do nich przyłączył, tych dwóch uczniów, których szło do Emaus,
że to był Jezus Chrystus. I Jezus Chrystus zaczął im to wszystko wyjaśniać. Jak im Jezus Chrystus wyjaśniał? Co jest najważniejsze w wyjaśnianiu? Cytowanie Słowa Bożego, tak, które mieli zapisane w Starym Testamencie, tak, który studiowali przecież. Tak. Tak, że to wszystko było od raju Eden, aż do czasu śmierci Chrystusa przez proroków przedstawiane, przez służbę świątynną było przedstawiane, kiedy baranki umierały jako obraz tego prawdziwego baranka, który przyszedł. I on im wyjaśniał, że to wszystko, co było napisane. I dlatego, gdyby ktoś tak zapytał nas, co jest treścią Starego Testamentu, że ktoś ma, Jezus Chrystus, tak no, że ktoś ma przyjść, że ktoś przyjdzie i zapłaci. I proroctwa to zapowiadały, i służba świątynna to zapowiadała. Było takie bogactwo tego wszystkiego. No, ale ambicje ludzkie czasem nie zezwoliły na to. Oni się spodziewali już tego królestwa, które Chrystus założy dopiero kiedy? Jak przyjdzie po raz drugi. Po raz drugi. Oni pomylili pierwsze przyjście jako ofiarę Jezusa Chrystusa, pomylili z drugim przyjściem. I za pierwszym razem już się spodziewali takiego Jezusa Chrystusa, jaki ma dopiero przyjść po raz drugi. Czyli co dla nas jest najważniejsze, żebyśmy to wszystko rozumieli zgodnie z tym, co Chrystus powiedział. Nawet takich ostrych słów o głupi i leniwego serca ku uwierzeniu. To wszystko, co jest gdzie napisane. Podkreślmy to. My wiemy, ale podkreślmy to. Księdze i proroków. Księdze tak, proroków, prawda? Tak, księdze Mojżesza, księdze proroków, to wszystko jest. I następnie w pismach jest to wszystko dokładnie i to nie raz, ale od różnych stron jest to przedstawione. Tak jest. I dopiero do tych uczniów dotarło to. Nawet powiedzieli, że myśmy, no, serca nie pałali. Nie pałają, gdy nam to wszystko wyjaśniał, że to wszystko było zapowiedziane. I dlatego też możemy nasze studium zakończyć jakimś, znaczy kilkoma rzeczami. Przede wszystkim możemy zakończyć tym, że mamy wspaniałego Zbawiciela, który na swoje barki wziął grzechy całego świata i umarł, zapłacił, abyśmy my nie musieli umierać. I że On zmartwychwstał, to cośmy podkreślali. I jeszcze jedno. Te słowa z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, do czego nas mobilizują jako ludzie? Mi się wydaje, że przede wszystkim te świadectwa są spisane w tej księdze. Tak. I to jest droga do życia wiecznego. Sposób ratunku dla każdego człowieka. Mhm. I nikt nie może później powiedzieć, że on nie mógł o tym wiedzieć, czy nie słyszał i tak dalej, prawda? Bo Bóg zabezpieczył właśnie to, żeby każdy mógł się dowiedzieć, szczególnie w czasach eschatologicznych, przed Jego samym przyjściem. Prawda? Drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Tak jest. Czyli jest to jakiś potężny apel do czego? Do studiowania Słowa Bożego. Tak. I dlatego też, drodzy słuchacze, zwracamy się, abyśmy byli miłośnikami Biblii, abyśmy studiowali Słowo Boże. Tam jest wszystko objawione, co dotyczy naszego zbawienia. I za to chcemy Bogu podziękować. Przede wszystkim chcemy ponownie podziękować za to, że Bóg Stwórca stał się człowiekiem, wziął na swoje barki grzechy. I drugo, chcemy podziękować za Pismo Święte, gdzie to wszystko jest objawione. Podziękujmy Panu za to. Niebieski Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że w Słowie Twoim objawione mamy w jakiś sposób plan ratowania ludzkości. Realizowałeś poprzez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za tę ofiarę, która jest wystarczająca do tego, aby zmazać nasze winy i abyśmy jako ludzie mogli być zbawieni i przyjęci do tego wiecznego Królestwa. Dziękuję Ci jeszcze raz za to studium
i spraw, abyśmy mogli to w każdym dniu naszego życia docenić i z tego korzystać. A tę prośbę składam w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Szanowni Państwo, dziękuję za wspólne studium, a przede wszystkim pragnę zaprosić na kolejne studium, które będzie przez następny kwartał, przez kolejne 3 miesiące, a będziemy studiować na temat biblijnych misjonarzy. A pierwsze studium będzie na temat misyjna natura Boga. Wspaniały temat, serdecznie zapraszam. Thank you.